Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kojskich od ponad roku realizuje za pieniądze unijne jeden z największych w kraju projektów dotyczących rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W ostatnich miesiącach ta właśnie inwestycja stała się jednym z głównych tematów poruszanych zarówno w lokalnych mediach, na forach internetowych, jak i w prywatnych rozmowach. Ostatnio coraz częściej pojawiają się informacje, że projekt ten może być zagrożony z powodu niespełnienia najważniejszego warunku, czyli tak zwanego efektu ekologicznego. A to ze względu na pojawiające się tu i ówdzie niesprawdzone i niepoparte żadnym konkretnym uzasadnieniem wysokości opłat, jakie rzekomo będą musieli ponieść mieszkańcy za tak zwane przyłącza. W tym programie postaramy się Państwu problem obiektywnie przedstawić i rozwiać ewentualne pojawiające się wątpliwości. Panie prezesie, jak to się stało, w jaki sposób został pan prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, szanowni państwo. Może zacznę od tego, co robiłem troszkę wcześniej. Czyli... Będzie takie pytanie później. Dobrze. Jak to się stało? W mojej poprzedniej pracy harmonogram obiektów, wykonania, zakończenia obiektów, za które byłem odpowiedzialny, przewidywał, że w okolicach marca tego roku zostaną one oddane do użytkowania i uzyska nasza firma, w której wtedy pracowałem, uzyska przejściowe świadectwo płatności. Stąd zainteresowałem się możliwościami pracy na terenie województwa świętokrzyskiego. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że ja poprzednio pracowałem poza Kielcami, poza naszym województwem. W związku z czym szukałem możliwości podjęcia pracy, przede wszystkim przy dużych projektach związanych, a te, jak wiadomo, są związane z dofinansowaniem ze środków unijnych. I w ten sposób między innymi złożyłem taką propozycję również i w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie. Panie prezesie, czy wcześniej, przed przystąpieniem tutaj do pracy w Końskich, czy pan zarządzał podobnymi firmami i czy nadzorował pan tak duże inwestycje unijne? I w tym pytaniu jakby podpytanie, czy posiada pan certyfikat MAO jako pełnomocnika, który jest niezbędny do podpisywania dokumentów związanych z tą inwestycją? Najłatwiej będzie mi odpowiedzieć na tą ostatnią część pytania. W tej chwili nie posiadam takiego certyfikatu. Do niego konieczne jest zdanie egzaminu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i przygotowuję się do uzyskania tego certyfikatu. Czy zarządzałem tego typu przedsiębiorstwami? Nie, natomiast przez praktycznie cały przebieg mojej dotychczasowej pracy współpracowałem z tego typu jednostkami. Pracuję cały czas w ochronie środowiska na różnych stanowiskach i dzięki temu właśnie uważam, że posiadam doświadczenie, które będzie tutaj pomocne w realizacji zadań, które stoją przed tym przedsiębiorstwem. Ja byłem projektantem, powiedzmy w skrócie, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych. Pracowałem też w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, gdzie byłem koordynatorem zespołu kontroli, a później koordynatorem zespołu wniosków i umów. I w ostatniej mojej pracy byłem projektantem i pełniłem obowiązki inżyniera budowy i w zakresie to... Zakres czynności, które tam wykonywałem, zakres odpowiedzialności był znacznie większy niż wynika tylko z tych stanowisk. Chodzi tutaj o to, że byłem odpowiedzialny za koordynację i projektów, i realizacji, i później również przygotowania do przekazania do użytkownika obiektów związanych z gospodarką osadową na oczyszczalni ścieków Czajka. To jest największa oczyszczalnia w Polsce. Dofinansowana była w znacznej mierze też z funduszy unijnych. I problemy, jakie tam spotkałem, z jakimi się zetknąłem, w jakich rozwiązaniach musiałem brać udział, myślę, że dały mi dosyć duże doświadczenie. Funkcjonuje pan tutaj w tym przedsiębiorstwie jako prezes, jako szef już od miesiąca. Albo dopiero od miesiąca. Czy pan rozeznał się już na tyle w tej firmie, że jest pan w stanie króciutko ocenić jej funkcjonowanie i ludzi, kadry tutaj zatrudnione? To znaczy w podtekście jest drugie pytanie, czy pan planuje ewentualną jakąś reorganizację w tej firmie? Tym razem zacznę od początku tego pytania. Tak, dopiero miesiąc.
No bardzo złożone są problemy, które tutaj, z którymi tutaj się spotykamy. Natomiast, i to wydaje mi się ważną rzeczą, nie zamierzam, to zresztą to już teraz po tym miesiącu widać, nie jestem zwolennikiem takich działań, jak co po niektórzy, że przychodzi nowy człowiek, no zwykle to jest jakiś szef, bierze wielką miotłę, wymiata wszystko, zmienia, bo tak będzie najlepiej. Nie. Ja staram się poznać najpierw specyfikę tego przedsiębiorstwa, właśnie tak jak pan powiedział, poznać ludzi, z którymi będę pracował. Powiedzmy, że no z różnych miejsc dopływają mnie różne opinie na temat czy to problemów, które tutaj mamy, czy ewentualnie osób, z którymi pracujemy. Natomiast ja staram się wyrobić swoje własne zdanie na ten temat i póki co no jestem po szeregu rozmów z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa. Miałem też spotkanie ze związkami zawodowymi i co mogę powiedzieć? Kadra, z którą będę miał okazję, mam nadzieję, dalej współpracować. Nie wiem, jak to nazwać, żeby nie przesadzić z optymizmem, natomiast cieszę się na możliwość takiej współpracy. Mamy, przedsiębiorstwo funkcjonuje w tej chwili, powiedzmy, w sposób dobry, czyli woda do odbiorców dopływa, ścieki są odbierane i oczyszczane. I projekt, ten duży projekt unijny jest realizowany. I to są najważniejsze cele działalności tego przedsiębiorstwa. I tutaj już mogę powiedzieć, że jestem na przykład bardzo dobrego zdania o kierowniku ujęcia, kierowniku działu produkcji wody, panu Andrzeju Niewęgłowskim, o pani Eli Kabale, która jest kierownikiem znowu działu oczyszczania ścieków, pani księgowa Krystyna Jura. Myślę, że będę miał bardzo duże wsparcie z jej strony. Panowie inspektorzy, którzy zajmują się, to na pewno państwo mieszkańcy z nimi już mieliście do czynienia, zajmują się usuwaniem awarii bieżącym. To są tacy, ja ich nazywam frontmeni, czyli ci, którzy na bieżąco kontaktują się z naszymi mieszkańcami. Pan Bernatek, pan Teller i pan Wijas. Już z nimi też miałem okazję rozmawiać. Pan Zapała, który jest, może jego nie widać, ale on zajmuje się utrzymaniem ruchu i transportem, maszynami, które tutaj posiadamy. No, o pani, która tutaj siedzi za ścianą, to długo bardzo by można mówić, to jest niesamowita podpora dla mnie i rozumiem dla całego zarządu. No i oczywiście drugi członek zarządu, pan Krzysztof Ciupa, który tutaj pracuje w przedsiębiorstwie już od wielu lat i to nie zaczynał od funkcji prezesa, ani nawet kierownika. Chciałbym pana teraz zapytać, panie prezesie, o losy poprzednika pańskiego, pana Tomasza Szatkowskiego. Ponieważ również takie pytania do mnie docierają od mieszkańców, na forum internetowym się pojawiają. Jest takie pytanie bardzo znaczące chyba dla firmy tutaj, dla funkcjonowania, ale i dla finansów, dla pieniędzy, ponieważ w kontrakcie jest podobno zapisane, że jeśli pan Szatkowski odejdzie z pracy, to trzeba mu będzie wypłacić około 200 tysięcy złotych brutto. A więc jakie są losy pana Szatkowskiego na dzień dzisiejszy? Uzupełnię odpowiedź na poprzednie pytanie, bo pominąłem, przepraszam bardzo, cały zespół jednostki realizującej projekt. Oczywiście tam kierownikiem jest pan Ryszard Szczegielniak i ten zespół praktycznie przejmuje cały ciężar pracy związanej z realizacją tego projektu. Jeszcze raz przepraszam, to nie to, że zapomniałem. No, być może trema. Teraz wrócę do pytania. Tak, jeżeli mówi pan o, nazwijmy to, odszkodowaniu, czy jakiejś kwocie, która należy się pracownikowi, który jest zwalniany z przedsiębiorstwa, to wynika z porozumienia zawartego między związkami zawodowymi a burmistrzem i poprzednim pracodawcą w zakładzie budżetowym, które zostało zawarte w momencie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę. Ochroną objęci zostali pracownicy i według opinii prawników nie dotyczy ta ochrona członków zarządu. Tutaj to są kwestie, które w zasadzie wymagają opinii prawnych i nie chciałbym dalej na ten temat mówić. Jeżeli chodzi o
same, nazwijmy to, dalsze losy, czy dalszą pracę pana Tomasza Siatkowskiego tutaj w spółce. Ja widzę taką możliwość, dlatego że on praktycznie od samego początku jest zaangażowany w realizację tego projektu. To jest bardzo duże zadanie, wszyscy o tym wiemy, i bardzo ważne dla przedsiębiorstwa. W trakcie tej dotychczasowej pracy no na pewno jego udział był znaczący w realizacji tego projektu. I z mojej strony chciałbym, żeby taka współpraca dalej miała miejsce. No wiadomo, że nie. No chciałbym wykorzystać doświadczenie i możliwości, które pan Tomasz posiada. Natomiast no w chwili obecnej poprosił o urlop, przebywa na urlopie i no ja też rozumiem, że jest to taka sytuacja niekoniecznie komfortowa ani dla niego, ani dla mnie. Myślę, że sobie jakieś dalsze rozwiązanie wypracujemy. Jest na urlopie, to znaczy, że nadal jest pracownikiem przedsiębiorstwa. Tak, tak. Wygasł jego mandat jako prezesa zarządu. Taka możliwość jest przewidziana w kodeksie spółek handlowych, między innymi poprzez wygaśnięcie jego mandatu. Na Radzie Nadzorczej 28 czerwca jego mandat nie został przedłużony. No stąd przestał pełnić funkcję prezesa zarządu. No ja na tej samej Radzie Nadzorczej zostałem powołany na tą funkcję. Natomiast jego stosunek pracy cały czas jest aktualny. On cały czas jest pracownikiem spółki. No i myślę, że jest możliwość, żeby tak było dalej.